określenie nogami do przodu, wyjść ze szpitala, to znaczy wyjść już na cmentarz. To określenie wzięło się stąd, z kultury żydowskiej. Wszystkie osoby, które pochowane są na cmentarzu żydowskim, leżą nogami do wschodu, po to, żeby kiedy Archanioł Michał zatrąbi na sąd ostateczny, mogły wstać i szybciutko udać się jako pierwsze, żeby nie musiały się odwracać. W przypadku tego nagrobka mamy jeszcze inne ciekawe elementy. Spójrz, żeby duch, czyli dybuch, nie mógł się wydostać, jest zabezpieczenie w postaci kłódki.